Słuchaj. Kto to jest ten facet, bo ja zapomniałem? Szczuka. Co to jest? Sekretarz wojewódzkiego PPR-u. Proszę pana. Smykaj stąd. Proszę pana, niech mi pan otworzy kaplicę. Widzisz, zamknięte. Uciekaj. Maciek. Co jest? Jadą. Maciek! W porządku, czekałem na większe rzeczy. Prędzej! Mrówki, cholera! Uciekaj. Uciekaj stąd. Idź. Panowie, szybciej, szybciej, samochód, już! Panowie, nadjeżdżają, już samochód, szybciej! Dokumenty! Dokumenty! Nie ma dokumentów! Jezus Maria, uciekajmy, uciekajmy! Lecisz! No czekaj! No! Co się stało? Dwóch naszych zabito. To się stało. Smolarski. Z cementowni, członek Rady Zakładowej. A ten? Też z cementowni, Gawlik. Młody chłopak. Nie miał więcej jak 20 lat. Przed tygodniem wrócił z Niemiec. Z robót. Wrócił po śmierć. O, tamtą zranie strzelali. Ewej, ekspolicji! Zdaje mi się, że to my we dwóch mieliśmy tu leżeć zamiast nich. Myślicie? Jasne. Ale to nieważne. Przepraszam was, towarzyszu. Moje nazwisko Szczuka. To wy jesteście tym sekretarzem KW, który miał do nas przyjechać. Zgadza się. Chciałbym was o coś zapytać. Zresztą nie ja jeden, my wszyscy. Powiedzcie mi, towarzyszu, jak długo tacy ludzie będą musieli ginąć? To nie pierwsi. I nie ostatni. Przeraża was to? Każdy chce żyć. Mało to nas zginęło przez te lata. Wiecie, że Smolarski stracił dwóch synów? Jednego w 39, a drugiego w 43 tutaj Niemcy rozstrzelali. A teraz sam leży.
Za co? Kto go zabił? Polacy? Powiedzcie, jak to długo będzie jeszcze trwało? Byłbym złym komunistą, towarzysze, gdybym miał was pocieszyć jak naiwne dzieci. Koniec wojny to nie koniec walki. Walka o Polskę, o to, jaki ma być nasz kraj, dopiero się zaczęła. Dziś, jutro, pojutrze, każdy z nas może zginąć. No dobrze, my was rozumiemy, ale co mamy powiedzieć w domu jego żonie? Co mamy powiedzieć? Ciężko mi o tym mówić, towarzysze, bo ja dobrze wiem, że te kule przeznaczone były mnie, a nie tym dwom. Głowy do góry. Trzeba robić swoje, póki człowiek żyje. To jest ważne. Nadajemy komunikat nadzwyczajny. Dzisiaj, 7 maja, na gruzach stolicy Niemiec, Berlina, podpisany został przez naczelne dowództwo niemieckie akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. W imieniu naczelnego dowództwa niemieckiego akt kapitulacji podpisali Keitel, Friedeburg i Sturm. Z upoważnienia naczelnego dowództwa Armii Czerwonej złożył swój podpis marszałek Związku Radzieckiego Ruko. Z upoważnienia naczelnego dowództwa. No co z nim? Z nim. Powiedzieli. Powinien już być. Słuchaj, skąd ma te informacje? Od swojego pryncypała. A ten jego pryncypał to kto? Prezydent miasta. Ten kretyn jest jego sekretarzem. To on tak, na dwa fronty. Nie znoszę takich kombinacji. Słuchaj, on jest pewny? Co jest pewne? Patrz, 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 zupełnie niezłe czołgi. Polskie czołgi ruszają do walki. O! Zobacz, zobacz. Czołem, panowie. Spóźniłeś się. Miałeś komplikacje? Nie, przebierałem się. Co ty, ślub bierzesz? Nie, skąd? Cały bankiet na mojej głowie, proszę. Daj mi to. Słabo widać, za jasno. Słuchaj, Andrzej, nie licz więcej na mnie, jeśli chodzi o takie historie, wiesz? Dobra, nie bój się. Nie, jakieś informacje, tak, ale nie takie hece, nie. Nie zawracaj mi głowy. Maciek. Co jest? Idziemy. Gdzie idziecie? Jesteśmy proszeni na bankiet. Idziecie, wykupiajcie się. Nie bój się, wiem, co robię. A, nie ma co ryzykować. Nie zawracaj mi głowy. Cześć. 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 Uszanowanie, jakież bogi pana tutaj sprowadzają? Obowiązki, panie Kotowicz, obowiązki. Rozumiem, bankiet, tak? Szuka pan dyrektora Słomki, no, no, tak? Właśnie. No, tam go pan znajdzie na pewno pan go. A? Arcydzieło. Ja to panu mówię. Panie, jak zrób to? Mam nadzieję,
że pan prezydent będzie zadowolony. Panie Słomka, panu prezydentowi szczególnie zależy na dzisiejszym bankiecie. Rozumiem. Koniec wojny. Chwila rzeczywiście niezwykła. Przejście do toalety. Absolutnie niekrępujące. Co słychać, pani Jurgieluszka? Dziękuję, panie dyrektorze. Spokojnie. No tak na oko, to nieźle wygląda. Zapewniam pana, panie sekretarzu, że w smaku wygląd okaże się jeszcze lepszy. A. Chodź, idziemy. Poczekaj, widzisz, jaka ładna dziewczyna? A daj spokój. Chodź, napijemy się po jednym. Dobry wieczór. Da nam pani coś do picia? Starowin czy jarzębiak? Co? Mogą być dwie małe czyste. O. Panno Krysio! Słucham, panie redaktorze. A! O, świetnie, ładne imię, Krystyna. Przestań się wygłupiać. Przecież się nie wygłupiam. Pij budkę, idziemy. Dwie duże, czyste i dwie wody sodowe. Ładny ten bar, nie pani? Do której to otwarte? O trzeciej zamykamy. Lubi pani fiołki? Bardzo. Ja też. Maciek? Widziałeś? Co? Prawie jak warszawianki, aż nie chce się wracać. To zostań. Łatwo ci powiedzieć, zostań. O ile wiem, nikt na ciebie nie czeka. No właśnie dlatego, że nikt nie czeka, nie trzeba zostawać. Nie rozumiem. Ja też. To pewnie pan. Już, dobrze, dobrze. Halo? Tak. Staniewiczowa. Zaraz przełączę. Panie majorze? Tak? Telefon? Halo? Halo? Mówi Andrzej. Andrzej? Chciałem pana zawiadomić, że sprawa jest załatwiona. Wszystko w porządku. Tak. Tak. Żadnej komplikacji. Tak. Tak.
Dzień dobry. Dzień dobry. Macie pokój dla towarzysza Szczuki? Rezerwowany przez Komitet Miejski. Oczywiście, wszystko w porządku. Zarezerwowałem 18 na pierwszym piętrze. Służę panu. Tak. Tak. Chwileczkę. Halo. Co się z panem dzieje? Na spacer pan poszedł? Zaraz, nie rozumiem. Interes się nie udał. Tak, 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 teraz jasne. No, trudno. Dobrze, niech pan przyjdzie. Natychmiast. Dziękuję. Macie jakieś papierosy? Amerykańskie, węgierskie? Mogą być amerykańskie. Służę panu. Dziękuję. Dziękuję. Czekaj na mnie, Barze. W porządku, czekałem na większe rzeczy. Zna pan Staniewiczów? A owszem, proszę pana, owszem. Czy mieszkają tam, gdzie przed wojną? Tak, 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 to niedaleko stąd, zaraz o tamto. Mają telefon, połączyć może? No. Proszę bardzo. Dziękuję. O, to ich numer telefonu, 1214. Służę panu. Kluczyk. Zatem o której godzinie ma się odbyć ten bankiet? O i teraz? Tak jest, samochód zaczeka na was. Pan sobie życzy? Tymczasem papierosy, pan pozwoli jedną paczkę. Amerykańskie, węgierskie? Nie, nie wie pan, węgierskie są mocniejsze. Służę panu. O, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Zaraz dam resztę. Nie, nie, dziękuję, to drobiazg. Dziękuję, proszę. Zapali dziękuję. Pan? Nie, dziękuję. Nie, wie pan, dla mnie za mocne. Kaszel, panie, wiek. Jaki wiek? Ile panu leci? No, 60. 50 panie. Bym panu nie dał. A, pan jest bardzo miły. Pan sam. No, na razie. Blondynka? Powiedzmy. A wie pan, z tymi podwójnymi numerami to zawsze kłopot słowo daje. Przona nie szkodzi, może być pojedynczy. Im ciaśniej, tym lepiej. A pan może z Warszawy? Jak to pan myślał? Bo ja też z Warszawy. W hotelu Savoy pracowałem. Na Nowym Świecie, tak? Tak, 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 tak. Do 25 lat brakowało tylko 2 miesiące. Kawał czasu, co? Po wstanie pan przeszedł. Tak, naturalnie, w Śródmieściu do ostatniego dnia. A pan? Wie pan, ja rozmaicie. Na początku na Starówce, potem na Śródmieściu. Wie pan, jak było. Wie pan, bez tej naszej Warszawy to człowiek już nie ten sam. Jak bez ręki. A pan wie, jak teraz kasztany kwitną w alejach i w Parku Jazdowskim. Kwitną, mówi pan, kwitną. A wie pan, chciałem panu dać na trzecim piętrze taki pokój, ale to pluskwy, panie. Ej, masz pan 17 na pierwszym. Dziękuję. Należy się panu. My, dziękuję. Warszawiacy, musimy się trzymać, nie? Rzeczy pan ma jakie? No, widzi pan to. Niewiele jakoś. Ale nie, no bywało mniej. Tak. Proszę. Aha, co tam? Dowodzik. Kękarka, dobrze. Chełmicki Maciej. Tak jest, zgadza się. Tak, urodzony w Warszawie 1921, tak. Zawód robotnik? Że pan niemiecka lipa, zawód student. Dziękuję.
czego ryczysz? Kuchni ci co nagadali? Głupia jesteś, zazdroszczą ci. Więc co? Staśka zamordowali. Zastrzelili draniu. Jakiego Staśka? Kto zastrzelił? Mojego narzeczonego Gawlika. Łotry przeklęte, żeby im Pan Bóg najcięższe skonanie zesłał. Siadaj. Po co go mieli zabijać? A ja wiem po co. Pewnie nieprawda. Ale nieprawda. Dopiero co Jeziorek przyszedł. Co, ten posterunkowy? Chudki lobus chciał. Pewnie wszystko pomylił. Ale pomylił. Powiada, wiecie, po południu dwóch studentów mnie zastrzelili. Mnie od razu coś tknęło. Pytam, kogo zastrzelili? A on powiada, Smolarskiego i Staśka Gawlicha. O Jezu, myślałam, że trupem padnę. Tak mnie coś w sobie ścisnęło. Na miejscu powiadał. Chcieli podobno kogo innego, ale tych dwóch to przez pomyłkę ukatrupili. Napij się. Trudno. Co się stało, to się nie odstanie. I nie rycz. Pończochy ci dam. O, też pan, no, to już dobry sobie, tak mu jak mu to pilno. A co? Jednak zginęli niepotrzebnie niewinni ludzie. Wyrzuty sumienia. Sądzi pan majorze, że nie na miejscu? Wie pan, kto zginął? Robotnicy z cementowni. Sytuacja jest jasna. Został popełniony błąd. Błąd trzeba naprawić. Panie majorze, chciałem pana zapytać, słucham, czy Szczukę trzeba rzeczywiście zabić? Panie poruszniku, jest pan zbyt doświadczonym żołnierzem, aby nie zdawać sobie sprawy z tego, że jako pański przełożony mam prawo przejść do porządku dziennego nad podobnym pytaniem. Myślę... Nie pytam, co pan myśli. Czekam na odpowiedź. Tak. Cieszę się, że jesteśmy jednego zdania. Niemniej jednak odpowiem panu. Rozumiem pańskie wątpliwości. Nawet dziwiłbym się, gdyby ich pan nie miał. Sytuacja jest bardzo skomplikowana i trudna. Ale lata wojny nauczyły nas, że sprawy trudne należy oceniać prosto i jednoznacznie. Żadnych kompromisów. Albo, albo. Od kiedy jest pan w konspiracji? Od 1940. I o co pan walczył? O wolność Polski. Ale czy taką, jak teraz Polskę pan sobie wyobrażał? Pan, panie poruczniku, nie może nie wiedzieć, że w tej Polsce zarówno dla pana, jak i dla tysięcy takich jak pan istnieje tylko jedna możliwość. Walczyć. Gdzie pan pójdzie ze swoją ankietą personalną? Wszystko w tym kraju jest przed panem zamknięte. Prócz jednego. Więzienia. Wiem. A teraz jeśli chodzi o tego pana, który sprawił nam trochę kłopotu. Kto to jest Szczuka? Inteligent, inżynier, komunista, doskonały organizator. Człowiek, który wie, czego chce. Po długoletniej nieobecności w kraju powrócił z Rosji.
Skierowano go na robotę w Komitecie Wojewódzkim PPR-u. A pan, panie poruczniku, zdaje sobie sprawę, jaki jest zakres władzy pierwszego sekretarza. Zręczne zlikwidowanie takiego człowieka powinno zrobić dobre wrażenie. Jest to akcja, która musi mieć duży rezonans zarówno w sensie politycznym, jak i propagandowym. Szczególnie teraz, kiedy na naszym odcinku w terenie sytuacja poważnie się skomplikowała. Otrzymałem meldunek, że dzisiejszej nocy oddział kapitana Wilka został otoczony przez wojsko i UB. Są duże straty w ludziach. Tylko kilku grupom udało się uratować. To przykre. Ale o ile zna Wilka, da sobie radę. Niestety, kapitan zginął. Trzeba przyznać, moi drodzy, że u pułkownikowej doskonale się wypoczywa. Zapomina się o całej brzydocie tam. Bardzo się cieszę, panie hrabio. O, bardzo przepraszam. Wolałbym bez tytułu. Mogę pan bez łaska. Dziękuję bardzo. Proszę. A jakżeś tam nasze sprawy? Raczej na dobrej drodze. Czy aby to na pewno moja złota? Na pewno. No, zapomina pani, w jakich czasach żyjemy. Dzisiaj nie ma nic na pewno. Ach, skądżeż taki pesymizm? Nasi przyjaciele pozostaną zawsze naszymi przyjaciółmi. Zatem w pani piękne ręce składamy nasz los. Raczej w ręce mojego męża. Ułoży wszystkich swoich sił, żeby nas jak najprędzej stąd wyrwać za granicę. No to w takim razie proponuję, zrobiło się trochę późno, żeby wypić zdrowie pułkownika kieliszkiem koniaku w Monopolu. O, świetnie. Pan Szczuka. Kto? Jak powiedział? Pan Szczuka. Przepraszam, będę musiała zostawić państwa na parę minut samych. Takie drobne, okropnie nudne interesy. Współczuję ci, moja złota. Interesy są zawsze bardzo nudne. I coraz trudniej bez nich żyć. Uderzenie mocarstw zachodnich będzie błyskawiczne. Też tak sądzę. Zobaczysz, Różo, że najdalej za rok będziemy gościć panią Karolinę. Jak się masz, Katarzyno? Poznajesz mnie chyba? Słucham cię. Wiesz, że zaledwie przed miesiącem wróciłem do kraju. Wiem. Otrzymałam list. Wysłałem 3. Nic nowego nie miałam ci do zakomunikowania. Obecnie tak samo. Posłuchaj, Katarzyno. Pod koniec 41 roku zawiadomili mnie przyjaciele, że Maria nie żyje i że wy wzięliście Marka do siebie. Uważasz, że powinnam go była oddać do przytułku? Napisałem, że nie chcę, żebyście właśnie wy wychowywali mego syna. Podanym znajomych, moich przyjaciół, otrzymałaś ten list? Nie, żadnego listu nie otrzymałam. Zresztą mogę cię zapewnić, że gdybym go nawet otrzymała, Marek i tak pozostałby u nas. Zapominasz, zdaje się, że mimo wszystko Maria była moją siostrą. Gdzie on jest? Nie wiem. Napisałam ci, że ostatni raz był w tym mieszkaniu w październiku, zaraz po powstaniu. I od tego czasu nie masz o nim żadnej wiadomości? Nie. I to jest wszystko, co możesz mi powiedzieć o moim synu? Słuchaj, Katarzyno, on ma 17 lat. Wiem. Obecnie 17-letni chłopcy są dojrzałymi mężczyznami. Kim on jest? Na jakiego człowieka go wychowałaś? Mogę cię zapewnić, że na dobrego Polaka. Wyobrażam sobie twój patriotyzm. Nie trudno mi się domyśleć, na jakiego człowieka wychowałaś mego syna. Trudno? Stało się. Ale on ma 17 lat. Zaręczam cię jednak, jeżeli on żyje, to prędzej czy później mój syn będzie moim synem. Nie, nie, nic ważnego. Ile
Chwileczkę, proszę pana. To mieszkanie nie jest pewne. Spieszy się pan. Skąd umówiłem się? Z kobietą. Niezadowolona. Kto? O, pani. Ja? A cóż mnie obchodzi, z kim się pan umówił? Nic panią nie obchodzi. Mam nadzieję, że nic. No jeżeli nie uwierzy? Proszę bardzo, jak sprawi to panu przyjemność. W takim razie nie wierzę. Długo to pani musi siedzieć? Do końca. Koniecznie? Sama przez cały czas? Na razie sama, o 10:00 przychodzi koleżanka. A widzi pani? Nic nie widzę. Jak jest duży ruch, to razem sobie ledwo dajemy radę. Kobieta idzie, z którą się panu mówił. Zgadza się. Widzę, że go pani dobrze zapamiętała. No, oczywiście. Bardzo przystojny chłopak. Tak. Chodź. I co? Chodź, pójdziemy do tamtej sali. Tam jest spokojnie. Ale co powiedział? Chodź. Zwariowałeś, tu jest najspokojniej. No i co? Nie podoba ci się ten stolik? Przecież samo marzenie. No i co, źle? Pójdzie. Wyjeżdżasz? Coś ty z byka spadł? Miałeś jechać do Warszawy. No co się stało? Florem wszystko odwoło? Przeciwnie. Dobrze, ale za kogo ty mnie masz? Za człowieka, który rzuca spartaczoną robotę? Zgadnij, kto mieszka w znakomitym hotelu Monopol w pokoju numer 17 obok wiadomego nam pana. W porządku, Maciek. Kto to jest ten idiota, jak Boga kocha? Kto? A to ten tam. Głupie ma plecy. Sprzedaj też idiota. Uwiela co? Dobry wieczór, pan. Dobry wieczór. Czysta z wermutem, jak zwykle. Koniaczek, wyjątkowo koniaczek. A jakiś interes się panu udał. A, artystyczny. Dziękuję. No, a jak z występami, panie Kotowicz? Znakomicie, znakomicie. Proszę uprzejmie, panie Kraga. Proszę państwa, rozpoczynamy nasz wieczór artystyczny. Dzisiaj świętujemy wielki dzień. Skończyła się wojna. Któż temu dorówna? Być może uczyni to niezrównana i wspaniała Hanka Lewicka w swoim repertuarze. Czy widzisz te gruzy na szczycie? Tam wróg twój się kryje jak szczur. Musicie, musicie, musicie za kark wziąć i strącić go z gór. I poszli szaleni zażarci i poszli zabijać i mścić. I poszli jak zawsze uparci, jak zawsze o wolność się bić. Pamiętasz? Co? Spirytys u Rudego. Nie. Nie pamiętasz? Kiedy to było? Pamiętam. Nie wygłupiaj się. Nie! Nie pamiętam!
Aneczka. Bilga. Kosobucki. Rudy. Kajtek. My żyjemy. Jednak to były czasy, Andrzej. Myślisz? Oj, jak się żyło i w jakiej kompanii. Było kiedy tylu fajnych chłopców i dziewcząt, co? Co z tego? Wszyscy prawie zginęli. To inna sprawa, ale życie było fajne. Myśmy byli inni. Młodsi. Nie tylko. Wiedzieliśmy, czego chcemy. Powiedz. Wiedzieliśmy, czego od nas chcą. Odkryłeś. To jasne. A czegoż oni mogli innego chcieć? Żebyśmy ginęli, teraz chcą to samo. W porządku, stać nas na to. Nie zgrywaj się. Ginąć to żadna sztuka. Zależy jak. Tylko to potrafimy. Mało? Beznadziejnie mało. Przesadzasz. Przesadzasz, Andrzej. Przecież nie trzeba tego wszystkiego tak brać na serio. Po prostu trzeba się przepchać przez tą całą hecę. Nie dać się nabrać. Nie nudzić się. Czego więcej? Może. Lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. I wszystkie maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi. Słuchaj, Maciek, muszę z tobą poważnie porozmawiać. Ależ te bydło hałasuje. Jak sobie dasz radę, Maciek? Z tym panem? Nie bój się, poradzę sobie. Słuchaj, ja za to odpowiadam przed Julianem. W porządku, ja odpowiadam przed tobą. Zawsze ktoś przed kimś musi odpowiadać. Poza tym jest jeszcze jedna okoliczność. Rozkaz będzie wykonany. Jaka okoliczność? Po pierwsze, rozkaz Juliana, żebym ja osobiście nie brał udziału w tej historii. No? Poza tym... Ja muszę się tu likwidować i to prędko. A to coś zupełnie nowego. Idę na miejsce Wilka. Na miejsce Wilka? A co z nim? Idę na miejsce Wilka. W porządku, następny. Słuchaj, Andrzej, powiedziałeś mi niedawno, że nikt na mnie nie czeka. To jasne, że nikt. Weźmiesz mnie ze sobą? Poważnie, Maciek. Poważnie? No, w tym kraju nic nie jest poważne. Ale wiesz, przyzwyczaiłem się. Jak mnie weźmiesz, pojadę z tobą. Kiedy jedziesz? Rano, o 4:30. Widzisz, Maciek, masz cholernie mało czasu na zrobienie tego faceta. Mało czasu. Zaraz ta cała stypa. Zacznie się koło godziny 11:00. Pewnie potrwa jakieś... 3 godziny. Nie, sprawa jest prosta. Wróci pomieszkać.
No więc, Maciek, do zobaczenia. I bracie, nie zabałagań się. Nie, cześć. Został pan sam. Niestety. Kiedy przychodzi pani koleżanka o 10? Tak. To powiedzmy, może się pani zwolnić koło godziny w 10:30, co? No powie pani, że panią głowa boli, źle się pani czuje, coś w tym rodzaju. Pan Krysiu? Nie mogą zaczekać. Chciałem zapłacić. Nie mogę zaczekać. Płacić chciałem. No i co, zwolni się pani? No powiedzmy, i co dalej? Mieszkam w Monopolu. Naprawdę? Bardzo ładnie z pana strony. Pierwsze piętro, pokój 17. Jest pan tego pewien? Łatwo sprawdzić. Bardzo żałuję, sprawdzam tylko rachunki. Tylko? Wystarczy, nigdy mi się nie zgadzają. Rzeczywiście tylko rachunki pani sprawdza? Nie, ale tym razem naprawdę pani może sprawdzić. Na pewno się pani nie pomyli. Więc? Więc? Słowo daje coraz ładniej pach na te fiolki. Pokój 17. Pierwsze piętro. 10:30. Przysięgam, że będę czekał. Dziękuję. Panno Krysiu! Słucham? Rachunek. Aj, chwileczkę, panno Krysiu. Panno Krysiu? O, zaraz. O, kogo ja widzę? No, jakże się pan bawi? Pan wybaczy, ja tutaj jestem służbowa. O, widzę, że prześwietny magistra. Coś nie łaskaw dla prasy. Nic mi o tym nie wiadomo. Ale zaproszonka na bankiecik nie przysłało się jednak. Bardzo przepraszam. Otrzymał zaproszenie redaktor Pawlicki. Ej, Pawlicki. A redaktor pieniążek to już się w ogóle nie liczy, co? Pan wybaczy, listę gości przygotowywał sam pan prezydent. O! Właśnie. Kolega Święcki. Nie, pan prezydent Święcki, pan prezydent. Co mi się pan tak przypatruje? Nie. Nic. Przyszła mi właśnie taka myśl do głowy, która mogłaby nieco i pana zainteresować. A co za myśl? Czy ja wiem, no. Taki drobny problemik. Jeżeli mój kolega Święcki... Panie redaktorze. Jeżeli pan woli, mój były kolega Święcki wyjedzie do Warszawy. Zabierze, czy nie zabierze ze sobą swojego obecnego sekretarza? Co? Wie pan co? Pieniążek!
Ha! Wszystko wie! Panno Krysiu, dwa ułany. No. Dwa ułany. A. No to napijemy się, co? Bo ciotki, jestem służbowo. Nie, pan prezydent. Ale no to świetnie. Ale nie. Zdrowie ministra należy pić służbowo. A co? To prawda? Mhm. Krysia. Jaki resort, co? Zdrowie. Nieźle. Mhm. Cholera, wolałbym Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Nie. On by też wolał. No to zdrowie MSZ-u, no. Ale co, weźmie mnie ze sobą, jak pan myśli? Weźmie. Gówno zawsze na wierzch wypłynie. Krzysiu. Ich, zobaczy pan za 5 lat. Ano, zobaczy. No to za tę 5-latkę. Jak się pan ma, panie Slomka? Ja się zawsze mam dobrze, panie prezydencie. Patrzcie, panowie, wreszcie obywatel, który nie narzeka. Proszę mnie wybaczyć, panie prezydencie. Pana redaktora to ja znam, ale ten drugi pan... Pan Kalicki. Właśnie, nie znam niestety stanowiska. Ach, o to panu chodzi. No jeśli pan taką wagę przywiązuje do tytułowania, to mnie od dzisiaj może pan tytułować... Jak, panie prezydencie? Niestety... Ministrem, drogi panie Slomka. Niechże pan uważa, panie Slomka. Panowie? Świetnie. Brawo, panie Slomka. A gdzież jest pan Drewnowski? Był tu pan Drewnowski? Tak jest, panie prezydencie. Przepraszam, panie ministrze. Pan Drewnowski osobiście wszystkiego dopatrzył i mogę powiedzieć... Pochwalił. Gdzie on się podział? Powinien tu być? Chcesz zakąskę? Nie. No to nie. No to powiedz ty mnie, czego ty właściwie chcesz? Wszystkiego. Mm. Kupę forsy. Nie, to będziesz miał. Pewnie. Dosyć nabidowałem. Mm. Proszę pani. Jeszcze dwie. O! Kto tam? Ja. Był pan pewien, że przyjdę? Tak. A wie pan, dlaczego przyszłam? To proste. Nie mogłabym się w panu zakochać. Halo? Co? Nie chcesz się zakochać? W panu? W ogóle. Raczej nie. Zasady? Po co sobie komplikować życie? Już samo się komplikuje. To po co dodawać nowe? Halo? Co?
Opowiedz mi coś o sobie. Co? Po co? Zresztą mogę. Mieszkałam na wsi, tam rodzice mieli majątek. Przed wojną? Tak, w Poznańskim. No a potem? Potem do Warszawy przenieśliśmy się. My? Matka i ja. Ojca zaraz na początku aresztowali Niemcy. Zginął? Tak, w Dachau. Cóż jeszcze, no. To chyba wszystko. Matka żyje? Nie. Zginęła w powstaniu. A rodzeństwo? Nie mam na szczęście. Na szczęście? No mniej strat. Tak, to prawda. A ty nie masz żadnej rodziny? Żadnej. Zostaniesz tu długo? Nie wiem, no na razie chyba tak. Co dalej? Ja myślę, co dalej. Wiesz? Ja nie byłem pewien, że ty przyjdziesz. Przecież wcale mnie nie znasz. Ty mnie też. O, dobra, dobra. No chodź. No, zaprosiłeś, czy nie? No, jesteś sekretarzem ministra, czy nie? Zaprosiłem, ale nie w tę stronę. Obie strony są dobre. Dla mnie od dzisiaj tylko jedno. Gadanie można raz tak, raz inaczej. Ale... Zawsze obie strony są dobre. A zabierzesz ze sobą Drewnowskiego? To jasne. Dobry wieczór. Proszę bardzo. Drewnowski to wspaniały chłopak. Zawansu. Zrobię z niego ludzi. Dobry wieczór. Proszę. Prosimy. A ja będę dyrektorem? Proszę tam dalej. Jorgieluszka! O, pani Jorgieluszka! Polska nam wybuchła! Dokąd idą panowie dyrektorzy? Na bankiet idą! Ja poprowadzę cię w jasną przyszłość! Co to znaczy, panie Drewnowski? Gdzie pan był do tej pory? Co robi ten tulobus? No właśnie, tak się złożyło. Ja myślałem, panie prezydencie, przepraszam, panie ministrze, że prasa, że w ogóle... Cóż za bzdury pan tu opowiada? Co z panem jest? Po porządku. No, moje gratulacje. Pan minister pozwoli, że w imieniu dziennikarzy demokratycznych cześć, czołem, czuwaj. Proszę. Czuwaj! To skandal, panie Drewnowski. Jej, co jest? No. No вот, празднуем счастливый день. Поздравляю вас с победой. Дякую, товарищ майоре. Всего хорошего. Займитесь, товарищ майор. Товарищ Сушука, позвольте. Товарищ Брана, шеф Уряду безопасности. Не могу вам в очи спойрзать по тем, что сейчас здесь стало. Inaczej sobie to w lesie wyobrażałem. Ale już nie jesteśmy już w lesie. Witajcie, towarzyszu. Witajcie, proszę, proszę. Dzień dobry, witajcie. Proszę. Ty się wynosi. Nie pójdziesz? Nie! Jest demokracja, czy nie ma demokracji? No proszę, siadajcie, towarzysze. Siadajcie. Proszę. Pożarstwo. Nie pójdziesz, poczekaj. O, grozisz? Zobaczysz. Ty mnie grozisz? A kto kadził sanaty? Bilc, bydlaku! Kadziłeś?
Napisz mordę? Nie kadziłeś? No powiedz, że nie kadziłeś, sanacy, no. No, a ty? No. A ty? Kadziłem. Polska nam wybuchła. Panie dyrektorze. Ja jest dyrektorem. Ciągle nas jest za mało. Musimy przyciągać do siebie, zjednywać. Ale kogo? Jak to kogo? Naród. Już żeście sobie popili, redaktorze. Pewnie, że popił. Ej, ty, ty sobie też popijesz. Cio. Nie lubię takich szop. To dobre dla burżujów. Nie lubisz? Nie. Zobaczysz, że jeszcze polubisz. Polubisz. Pan Święcki minister. Szanowni towarzysze i obywatele. Dzień dzisiejszy, 8 maja 1945 roku, jest wielkim osiągnięciem odrodzonej Polski. Droga, na którą wkraczamy dzięki historycznemu zwycięstwu. No jak tam, pani Jagielska? Mowy idą. O, lud polski. Sam minister przemawia. Zygnął już kto? Skąd za wcześnie? Wszystko ma swoją kolejność, proszę pana. Teraz są mowy, później ludzie będą tutaj biegać. Nieźle se pani dzisiaj zarobi. Ja też tak myślę. Pewnie solenizant. Jaki solenizant? Nie ma żadnego solenizanta. To jubilant. Co też pani wygaduje? O polskie chodzi. Wiesz, co mi przyszło do głowy? Znamy się zaledwie parę godzin, a mnie się wydaje, jakbyśmy się już znali bardzo dawno. Powiedz. Co? Jaki ty właściwie jesteś? Co to znaczy jaki? Inny teraz jak przedtem. To źle. Mój Boże, chyba bez znaczenia. Zupełnie bez znaczenia. Zimno ci? Trochę. Teraz dobrze? W każdym razie lepiej. Dlaczego zawsze nosisz takie ciemne okulary? Pamiątka nieodwzajemnionej miłości do ojczyzny. Nic to drobiazg, wiesz. Po prostu w czasie powstania za długo spacerowałam po kanałach. Wiesz? Nie. Nie. Co nie? Nie chcę. To nie ma sensu. Dlaczego? No nie rozumiesz. Wyjeżdżasz stąd. Widzisz, nie chcę żadnych rozstań. Żadnych wspomnień, w ogóle nic, co można ze sobą zostawić. Nawet wspomnień przyjemnych. Jeżeli mają być tylko wspomnieniami, widzisz, ty masz swoje życie, ja mam swoje. Przypadkiem spotkaliśmy się. Jest przyjemnie. Czego nam więcej trzeba? Co się stało? Nie, nic. Z
Zdaje się, że nasz sąsiad wrócił. Strasznie wszystko słychać. Strasznie. Obejmij mnie. Ma pan papierosy? Oczywiście, proszę pana. Amerykańskie, węgierskie? Mogą być węgierskie. Służę panu. Dziękuję. Dziękuję. Mesiem Jędrzeborskim. Z bandy Wilka. Z oddziału kapitana Wilka. Jak się nazywacie? Krzysztof. Tylko tyle? Krzysztof Zawadzki. Wasze nazwisko? Odwrócić się. Ile macie lat? 100. Ile macie lat? 101. Musisz już iść. Powinnam. Lili mnie zabije. A. Czy mogę prosić o ogień? Ogień, proszę. Dziękuję. Co się stało? Nic. Zostań ze mną jakieś pół godziny. Tak? Tak. Zaczyna padać. Masz. Chodź, 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 chodź. O czym myślisz? Nie chcesz powiedzieć? Nie. Wiesz, tak, zamyśliłem się. Myślę o tym, o czym nie powinienem myśleć, ale już nie myślę, koniec.
Nie patrz na mnie z takim wyrzutem. Wcale nie z wyrzutem. Tylko? No jeszcze nie wiesz. Lunie, za chwilę. Chcesz wracać? Boże, jakie życie może być piękne. Odstukaj. Ale przecież to było tylko pragnienie. Odstukaj. Uradźcie dywizji. Idąc na bój za rodziną, na bój. I prosiają rodzinę. Życie jest niebezpieczne. Chodź, schowamy się tam. Chodź tu. Co, nie zimno ci? Popatrz, jakiś stary nagrobek. O, i napis. Coraz to z ciebie jako z trzaski smolnej wokoło lecą szmaty zapalone. Gorejąc nie wiesz, czy stawasz się wolny, czy to, co twoje, ma być zatracone. Czy popiół tylko zostanie i zamęt, czy idzie w przepaść, przepaść z burzą? Coś strasznie niewyraźnie. Nic nie widać. Narwit. Czy na dnie popiołu zostanie gwiaździsty diament wiekuistego zwycięstwa zaranie? To ładne. Czy zostanie na dnie popiołu gwiaździsty diament? A czym my jesteśmy? Ty? Na pewno diamentem. Słuchaj. Muszę ci coś powiedzieć. Nic smutnego? Nie. Co? Nie. Nie, zresztą nie wiem. Nie wiem. Wiesz? Chciałbym zmienić pewne rzeczy. Inaczej urządzić życie. No wiesz, no trudno mi o wszystkim mówić. Nie musisz, domyślam się. Naprawdę? Czy to tak trudno? Wiesz, ja dotychczas nie zastanawiałem się nad wieloma sprawami. Życie się jakoś samo układało. Chodziło, aby przeżyć. Rozumiesz? Tak. No, chciałbym żyć zwyczajnie, uczyć się. No mam zrobioną maturę, może mógłbym się dostać na politechnikę. A ty? Widzisz, miałeś nie mówić smutnych rzeczy. To smutne. Mam odpuchać. Ach, Boże, gdybym ja wiedział wczoraj to, co wiem teraz. Nie przyszłabym wówczas do ciebie. Wiesz, ja dotychczas nie wiedziałam, co to jest miłość. Naprawdę. Obcy.
Nie martw się, reperowałem większe rzeczy. Co jest? W cyrku pan jesteś? Co pan tutaj wyprawia? Przecież nie widzisz pan, że się kobiecie nieszczęście stało. Co mam po nocy szewca szukać, panie? Wstyd! Pani też się powinna wstydzić. I to się nazywają młodzi. Nawet umarłych uszanować nie potrafią. Że co? Nie widzi pan? Panu wesoło. A tu taka wesołość, że dwóch ludzi dzisiaj zamordowanych leży. Maciek, co robisz? Proszę. Gdzie to było? Nie pamiętacie? Strasznie się wtedy zalałem. To wino jest cholernie zdradliwe. Tak? Albaceta. Pierwsze dni. Hiszpanii. Grabowski zginął w lesie. Kubacki we Francji w 1944. Pamiętasz, było nas wtedy na początku 36. Tak. Kto został? Dobre były czasy. Teraz też będą dobre. Gubię się w tym wszystkim. Ja bym z nimi szybko zrobił porządek. Ta banda tam na dole to jeszcze nie cała Polska. Wiem, ale nie jest mi od tego wcale lżej. Nie umiem rządzić. Nie ucz się tego, Franek. Mówię ci, nie ucz się tego. Tyle jest w tym kraju cierpienia, les i krzywdy. Każdy to nosi jakiś garb. Ucz się rozumieć. Co tu rozumieć? Niemieckie. Znaleźliście ich? Nie, ale ich znajdziemy. Tu są też angielskie. Kiedy się dostaje z bliska, nie ma żadnej różnicy. Pójdziemy pospać. Od jutra weźmiemy się za to wszystko. Do roboty. Dzień będzie ładny, deszcz już przestał padać. Do jutra. Salut. Do jutra. Salut. Kiedy wyjeżdżasz? Chyba jutro. Ale może mógłbym to jeszcze wszystko zmienić. Co wszystko? Różne rzeczy. Mógłbyś? Może.
Co, kwiaty zakupujesz? Słuchaj, ja chciałam z tobą na serio porozmawiać. Zdaje się, że rozmawialiśmy już na serio. Więc? Wiesz, że ja nie jestem tchórzem. I co z tego? Zrozumiałem, że ja już nie mogę dłużej zabijać, ukrywać się. Ja chcę żyć, po prostu żyć, no nic więcej, musisz mnie zrozumieć. No. Nic nie muszę. Ty mi to mówisz jako żołnierz, czy jako przyjaciel? Nie rozumiem. Raczej nie chcę zrozumieć. Bo jeżeli chodzi o mnie, to na ten temat mogę z tobą mówić tylko jako twój żołnierz. Sam chciałeś. Wziąłeś to na siebie, więc? Ale przecież jesteś jedynym przyjacielem. Zostaw tę czułość. Zakochałeś się? Twoja sprawa. Ale jeśli w swojej sprawie chcesz podporządkować naszą sprawę, ty wiesz, jak to się nazywa. Andrzej, ja nigdy nie byłem dezerterem. A teraz kim chcesz być? Sam chciałeś. Wziąłeś to na siebie. Ale czy ty nie rozumiesz, że się można zmienić? Przecież nie uciekam. Ale chcesz uciec. I chcesz, żebym ci powiedział, to świetnie, co kochałeś się. Rób, co ci się podoba. Ile razy byliśmy razem w akcji? A gdybyś się wtedy zakochał, też byś do mnie wszedł? A na starówce, też byś tak zrobił? Ale to było co innego. Nie, mój drogi. Zapominasz. Byłeś i jesteś jednym z nas. A to się chyba liczy. Grałeś. Z karierą możesz się pożegnać. A się jutro inaczej będziesz śpiewał. Zgnoi się, minister. Siarawna. Zgnoi mnie. Teraz łopuś mnie zgnoi. Życie. Do Meksyka. Niech się pan napije. Niech się pan napije. Nie. Zrobię to sam. Na wariata? Nie bój się, zależy mi na życiu. Czekam na ciebie. Rano. Pamiętaj, 4:30. Nie. Cóż, nasze drogi się rozchodzą. Wątpię, czy się kiedyś zejdziemy. Tylko jednemu z nas może być przyznana słuszność. Cześć. Cześć. Andrzej! Powiedz, czy ty wierzysz w to wszystko? Ja? To bez znaczenia. Panie, kup pan fiołki, niech pan kupi fiołki. Zośka, do domu chodź, Zośka. Ja
jeżeli spokojnie, to wszystko w porządku. Proszę. Przepraszam bardzo, towarzysz Szczuka. Ważna sprawa. Przychodzę z polecenia majora Wrony. Proszę bardzo. Czy wy, towarzyszu, macie syna? Marek, 17 lat. Przykra sprawa. Co się stało? Należał do bandy Wilka. Jest u nas. Poczekajcie, major Wrona przyśle wam samochód. Powiem portierowi, żeby was zawiadomił. Dobrze, zaczekam. Dziękuję, poruczniku. Znasz nazwisko Wilka? Nie. Co robiłeś w czasie powstania? Strzelałem. Do Niemców. Teraz do Polaków. Pan do wróbli. Portier. Szukam. Za chwilę będzie tu nasz samochód. Jak przyjadą, poprosicie towarzysza Szczuka. A Szczuk, aha, z 18. Dobrze, dobrze, dobrze. No i doczekaliśmy się pod naszą Warszawę. Piękna jest noc, trzeba się przejść przed wyjazdem. Co, pan już wyjeżdża? Niestety, żonę mam zazdrosną.
Chwileczkę, panowie. Muzyka, jak ty tańczysz? Amo ma. Czy jesteście, panowie, artystami, czy nie jesteście? O tej godzinie? Panie dyrektorze. Dla artysty pora nie powinna odgrywać żadnej roli. Żądam bezwzględnego posłuszeństwa. Tam, tadam, tadadadadam, tadam, o. Kiedy to nie wyjdzie? To my tego nigdy nie grali. Nie przyjmuję żadnych wyjaśnień. Młody człowieku, adur, adur! Panie i panowie, panie i panowie, ostatni taniec, adur, adur! Nic. Muszę wyjechać. Zaraz? O 4:30 mam pociąg. Nie mogłeś tego wszystkiego zmienić. Nie. A więc ani słowa więcej, żadnych dalszych wyjaśnień, żadnych. Idź już, nie mów. Idź. Wspaniale, znakomicie.
wielkie odkrycie. Grand découvert. Powitanie dnia. Genialny pomysł. Panie i panowie, prowadzimy poloneza. Voilà. Panowie. Wesoło, co? Ba, żeby to w naszej niezniszczonej Warszawie. No, dopóki ja tu będę, może pan liczyć na dobry pokój. Dziękuję, cześć. Panie! Panie! A niech pan pozdrowi aleje ujazdowskie. Cześć, czołem, cześć. Chodź tu. Chodź. Chodź. Oddaj to. Oddaj. Rozmyśliłeś się. Za co? Nie wiesz? Za co? Nie wiesz? Nie wiesz? Nie wiesz? Za co? Nie wiesz? Bohaterem chcę zostać. Przyszedłeś, bo ci się koryto urwało. Maciek! 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 No Maciek! Maciek, stój! Stój! Maciuś, Maciek, stój! Stój! Dobra, sobie przychodzę do niej. A on? Tak i co ty? Co ty, wariaty? Maciek! On ma broń! Stój! 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 Postrzelam! Ale widziałem! Adam, tam jest! Dawaj! Ha ha ha!